No cześć. Z tej strony Tieru. Witam was w St. Patrick Day 2023. Rozpoczynamy event, w sumie ten, którego zwykle nie lubiłem, ale z czasem zaczynam się przyzwyczajać odkąd pojawia się co rok. Nie tyle co nabieramy doświadczenia, ale pojawiają się nowe metody, z których e, korzystanie to sama przyjemność. Porozmawiamy o tym za chwilę. Przepraszam, że Nagrywam to na ostatnią chwilę, ale no niestety wczoraj musiałem uś uśpić mojego kota. E, skończyło mu się dziewięć żyć. E, można powiedzieć kompana moich streamów e, na starym mieszkaniu jeszcze. U rodziców yy, na wszystkich streamach zawsze się wygrzewał na kaloryf kaloryferze, więc no, musiałem, musiałem po prostu wczoraj nagrywanie odpuścić. Dzisiaj wracamy do tego i, yy, no i działamy już. Przejdziemy od razu do sedna sprawy. Zaczniemy od yy, Foe Fandom. To tutaj wyczytamy w skrócie... Co, co jest do wygrania w evencie, jak wygląda event? Nie będziemy dzisiaj przedłużać, wszystko zostanie powiedziane w skrócie. Myślę, że wszystko każdy zrozumie, co robić. Gdybyście mechaniki eventu w tym filmie nie mieli wytłumaczone idealnie, ponieważ można powiedzieć, że dla nowego grajka może być w jakiś sposób skomplikowana, zajrzyjcie do poprzednich z poprzednich lat filmów, bo ona się jakby w niczym nie zmieniła. Zaczynamy od tego, że w evencie jest 56 zadań do wykonania. Główna linia. Zadań składa się z 35 zadań, które możecie zrobić już pierwszego dnia. Pozostałe 21 zadań jest rozłożone na 21 dni. Oczywiście w kamieniach milowych mamy główny budynek, czyli chatę druida, później ulepszenie tej chaty. Są również dwa takie najważniejsze podpunkty za 20 i 45 zadanie, czyli gardce złota, i to w dużym zestawie można powiedzieć. A jako, że event jest specyficzny i no, i jest to event wprost. Wam powiem, że w tym evencie warto zrobić od razu 35 zadań, ponieważ te garnce złota nam się przydadzą, bo będziemy je bardzo używać na mapie eventowej po prostu. W grze będą również mini zadania na każdej z map eventowych. Natomiast te mini zadania dają takie naprawdę średnie rzeczy, dlatego ich omawiać nie będziemy. Te, tych mini zadań będziecie robić bardzo dużo, więc, jakby to wam da trochę towarów, trochę zaopatrzenia, trochę złota, medali, jakieś premie mało znaczące. Więc, na tym nie będziemy się wcale skupiać. Również są kolejne nagrody za wykonanie y, np. 25 mini zadań, dostajecie y, zestaw ulepszenia Haty Druida. Wtedy, za kolejne, dostajecie jakąś premię. I tak robi się bardzo dużo tych zadań. I dostaje się nagrody, tak? Będziemy również na tym, głównie na tym bazować, aby uzyskać komplet budynku głównego. Kolejna rzecz, o której mówić za dużo nie będę, nagroda Świętego Patryka jest to dla tych, co chcą wydać 60 zł, żeby mieć dodatkową linię nagród. Raczej w tej grze takie rzeczy nigdy nie były zbyt opłacalne, dlatego też, też odpuszczamy, ja tego promować nie będę, jako że tego za diamenty nie da się kupić, czyli nawet oni odchodzą od tych graczy, którzy robili przez lata farmę diamentów, tylko po to, żeby gracz i tak musiał wydać pieniądze, jestem przeciwnikiem takiej praktyki. Jeszcze nie przeszliśmy do okna eventu, jak się gra, a już mamy to, co po tym jak skończymy robić mapę eventową, i co się otwiera wtedy? Czyli, czyli ukończenie osady powoduje, że mamy do otworzenia sześć skrzynek. Te skrzynki będziemy musieli otwierać, natomiast każda skrzynka będzie kosztować nas właśnie te garnce złota, które zdobywamy chociażby z zadań. To ile skrzyń otworzyć, w ilu miastach? Przejdziemy do tego za chwilkę. No dobra, to jesteśmy na naszym oficjalnym forum Forge of Empires. Mamy okno eventu. Prezentuje się ono tak. Yy, co jest ważne. Tu są właśnie te mini zadania. Widać, że jest kamień milowy nawet 25 zadań, żeby dostać jakąś główną nagrodę, tak? Mamy garnce złota, które zdobywamy z zadań, ze śmieci, tych elementów wokół miasta, newslettera, no różnych, różnych rzeczy. Mamy koniczynki, no to teraz tak. Żeby zdobywać koniczynki, musimy mieć odblokowane te trzy rzeczy. To jest festiwal, to jest statek, i tu są fabryki. Po prawej stronie, gdzie są fabryki, produkują się towary. Te towary są transportowane z automatu. Wszystko dzieje się z automatu, praktycznie przez transportowiec. Transportowiec dostarcza to do festiwalu. Festiwal to przerabia na koniczynę. Żeby to działało z automatu, a nie żebyśmy musieli ciągle klikać tu, 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 żeby to odebrać, żeby wysłać statek, i tak dalej, będziemy mieli menedżerów, czyli będzie tutaj taki kapelusz. W każdym rogu, czy to przy fabryce, czy to przy festiwalu i statku. Po wciśnięciu w kapelusz będą do odblokowania menedżerowie. Czyli pojawi się to okno, które tutaj widzimy, i za garnce złota będziemy zatrudniać menedżerów. Już pierwszy poziom menedżera powoduje, że z automatu budynek będzie działał, czyli będzie sam cały czas produkował. Nie będziemy musieli wcisnąć po produkcji, żeby tą produkcję jakby zatwierdzić. Nie będziemy musieli w statek wcisnąć, żeby statek popłynął w festiwal, żeby. Przy, przy, konwertował towary na koniczynki. Działa to właśnie w ten sposób. I nie tylko, bo również zatrudnienie menedżera wolnego poziomu powoduje, że dostajemy jakiś bonus. Zwłaszcza są to bonusy na przykład plus 25% do zbieranych towarów produkowanych, konwertowanych i tak Bądź na przykład szansa, nie szansa, a procent na to, że dzieje się wszystko szybciej i 50% szybciej będzie się fabryka jakby będzie pracowała szybciej. Mamy coś takiego jak ok, okno Max. Bo o co w tym chodzi? No bo tutaj zobaczcie: na przykład 222 koniczynki musimy wydać, żeby z 8 poziomu na 9 ulepszyć e, festiwal, żeby produkował więcej. Ale możemy zaznaczyć okno Max, tak, żeby wydało od razu wszystkie koniczynki do poziomu jakby parzystego. Czyli e, po kliknięciu tutaj wydamy więcej koniczynek, bo nie 200, a na przykład 500. Ale to się ulepszy od razu na poziom 10. Jeżeli będziemy nas stać dalej, ulepszy się to na poziom 20, potem na 50, i tak dalej. No. Yy, tutaj już trochę mylę liczby, ale chodzi o to, że to się tak fajnie zaokrągla. Yy, no i to się potem robi takie kombo. Tych surowców robi się coraz więcej i więcej i więcej i więcej. Natomiast yy, ja to tak na opak trochę tłumaczę, ponieważ mamy bardzo prosty sposób. Youtubera z zagranicy. Mój kata, który działał rok temu, świetnie działał. Przejdźmy od razu do niego. Mój kat, Patrick, cheat, street. Mój kat, Saint Patrick, cheat, street. Cholera, wie jak to czytać? Cheat. No, cheaty źle brzmią tutaj u nas po polsku, nie wiem, nie wiem. Mój kat, Saint Patrick, cheat, Street V3. Sorry, jeżeli źle wymówiłem, czy to cheat, czy, czy, czy to drugie. Mamy tutaj opisane, jak dla laika, pierwsze miasto. Potrwa około 27 godzin. Oczywiście w tempie takim, że, że klikacie, gracie, a nie, że się logujecie co drugi dzień. <laughs> Teraz tak. Co mamy tutaj zrobić? Festiwal ulepszyć na początku na poziom pierwszy. Statek na poziom pierwszy i fabrykę czapek. Na poziom 25. Potem na poziom 10 festiwal statek. Na poziom 5 fabrykę kwiatów. Potem znowu na 25 festiwal i statek. Później na 25 fabrykę kwiatów. No i tak lecimy. I po prostu ulepszamy po kolei wszystko to, jak jest tutaj napisane. Dzięki czemu nie będziemy wydawać byle jak i zrobimy sobie czapki na poziom 200. Co spowoduje, że nie ruszymy tych mini zadań, który, które wam pokazywałem. Co się tam co 25 mini zadań dostajemy nagrodę. I będziemy się męczyć. I zamiast na przykład 7 yy, tych, tych miast, ukończymy, yy, ukończymy 5 czy 4, bo, bo no nie wyrobimy się z czasem w trakcie eventu. Robimy w ten sposób. Potem, jak skończymy pierwsze miasto, robimy drugie miasto. Potem robimy trzecie miasto. Jump Back to Town 1, czyli znowu robimy wtedy czwarte miasto w ten sposób, że robimy jako pierwsze, jako drugie, jako trzecie i robimy po prostu taką pętlę. Na dole jest też taki uniwersalny plan z minimalnym kosztem, jeżeli chodzi o garnce bodajże. Bo zobaczcie, to miasto kosztuje na 620 garnców, tu 710, tu 630, a tu tylko 190. To miasto jest dla osób, które naprawdę będą grać i ten event będą robić tak no, na maksa, dla osób, które mają na to czas. Natomiast ja zawsze byłom, byłem e, z osób tych wyżej i to się nie zmieni. Dlatego mnie interesuje osobiście tylko góra na dole. Chętnych również zapraszam. Gdybyśmy chcieli się cofnąć do tego, jak to wyglądało rok temu, no to mamy tutaj to wszystko opisane. Jest też fajnie opisane, na którym poziomie powinien być menedżer, czyli na przykład w pierwszym mieście, ale cofnijmy się do tego ulepszonego trybu jednak. W pierwszym mieście zaczynamy od ulepszenia menedżera festiwalu na poziom trzeci, tutaj na poziom drugi czy statku, tak? Fabryki czapeczek na trzeci, kwiatów na dwa, ciasteczek na jeden, napojów na dwa i fajerwerków na, na poziom drugi menedżera. Dzięki temu idealnie starczy nam tych wszystkich garnców, żeby skończyć prawidłowo event, żeby zrobić główną nagrodę tego budynku druida, czyli, żeby zrobić jak najwięcej mini zadań. No tutaj na fandomie widzimy, ile te pudełka, które będziemy otwierać, te skrzynie, będą kosztować, tak? Jak to, jak to się plasuje? Natomiast widzę, że zmianą względem lat poprzednich jest to, że jak otwieramy wszystkie, to powinniśmy wydać mniej tych garnców. Mm. Natomiast balans może być i tak na tyle zachwiany, że będzie wychodziło na to samo co rok temu. Tak to tutaj wypada. Żeby w ogóle zakończyć miasto i odblokować okno otwierania skrzyń, musimy uzbierać 8,4 biliardów koniczyn. Przepraszam, biliarda koniczyn. Gdybym miał pokazać mini zadania, jak one wyglądają, no to mamy na przykład pierwsze miasto, zatrudnij menedżera. Dowolne, ulepsz fabrykę kapeluszy do poziomu 25. Zbierz 50 tysięcy koniczynek. Jakby te zadania w większości robią się same, ale dzięki y, y, arkuszowi mój kata, no robią się jeszcze bardziej same. Kompletnie jakby y, wykluczamy myślenie, co nie chodzi do końca y, o to w tej grze, ale jeżeli ktoś gra wiele lat i robi to samo. No, to już tak naprawdę często chodzi o maksymalizację zysku, ułatwienie sobie wielu rzeczy, więc to wiadomo, zostawiamy już indywidualnie, czy ktoś chce się maltretować, czy ktoś chce po prostu dla przyjemności rozwiązać sobie wiele mankamentów tego eventu. I mamy w każdym mieście aż 38 zadań, natomiast tych 38 zadań najczęściej się nie robi, bo to by powodowało, że wioska nam się wydłuży o jeszcze dwie doby, bo będzie trzeba zebrać tyle na przykład koniczynek, czy ulepszyć tak bardzo budynki. Więc to od Was zależy, kiedy kończycie zadanie. Czy skończycie, sko przepraszam, wioskę, czy skończycie miasto po ukończeniu 34 zadań? Czy 36, to od Was zależy, bo żeby, żeby przejść do kolejnego miasta, odblokować to okno skrzyń, musimy mieć te 8,4 biliarda koniczyn. E, natomiast e, po to jest ten arkusz moim kata, żeby wiedzieć, ile zadań na jakie miasto zrobić, aby było dobrze, tak? No bo co, co z tego, jak zrobicie 30 zadań, pójdziecie do innej wioski, jak to okaże się. No słabe, bo będziecie musieli o jedno miasto więcej robić, żeby zdobyć maksymalny poziom budynku druida. No a w pierwszej kategorii macie opisane, jak to wygląda ze skrzynkami, kupując właśnie z tą zniżką 25%. Jak wyglądają e, robi, ro, robienie tych wszystkich e, miast tak, na 11 200 garnców, bo tyle łącznie e, zdobędziecie że z zadań codziennego logowania, itd, i tak dalej, nie licząc e, incydentów wokół miasta oraz newslettera z maila. Bo to jest zawsze taki dodatek, więc tego nigdy nie bierzemy pod uwagę. Więc no, jest to kopalnia złota, którą podeślę, oczywiście, na linku. A przechodząc do tego, o co walczymy, no to mamy wielkie nagrody. Nie ma nagród dnia, i to jest właśnie wielką bolączką tego eventu, bo gramy tylko głównie pod nagrodę główną. Jest nią Hata Druida, składająca się z 9 poziomów. No I Hata Druida sama w sobie ma od 12 do 22% dla armii atakującej. Zajmuje 5 na 4 obrony armii atakującej również, czyli atak i obrona w ataku 18% do 26% tak, więc dwa dość fajne bonusy jak na ten wymiar 12 punktów rozwoju to też jest naprawdę spoko liczba, przy dziewiątym poziomie wygląda to w ten sposób jest już obrona w ataku jest atak w ataku natomiast punktów rozwoju jest znacznie mniej, bo tylko 7 oczywiście ostatni poziom hata arcy druida powoduje już to, że mamy bonusy, o których przed chwilą mówiłem, tak? czyli te pełne. Oczywiście nie bierzemy nic innego pod uwagę, jak nie, po prostu zrobienie e, pełnego poziomu budynku, czyli, czyli tego właśnie, ostatniego. No i ostatnio w modzie jest to, że pojawiają się losowe nagrody z tych budynków, czyli na przykład fragmenty nowych drzewek, o których za chwilę coś powiem, na przykład 100% bonusu do monet, 8-godzinna 8 produkcja i to pewnie też fragmenty, czyli przy, przyspieszajka. Dlaczego to jest głupie? Dlatego, że w grze wyskakuje wielkie okno. O, dostałeś fragment świątyni wiedzy. Kliknij OK, dostałeś to, kliknij OK. I teraz, co się robi, jakieś szybkie zbiory, to muszę po prostu pomijać 4-5 kolejnych jakichś wyskakujących okien, bo twórcy no, ignorują to, że staje się to dla nas niewygodne. No bo tak naprawdę, jeżeli pojawia się taka nagroda, dlaczego jakaś nowoczesna animacja, nie wiem, po lewej stronie nie wyskoczę, e, której nie będę musiał pomijać, tylko będę miał historię nagród? No, właśnie takie rzeczy powinny, powinny w taki sposób się pojawiać, bo mamy to rozwiązane po prostu w starych, starych już nieaktualnych metodach. No i te fragmenty, fragmenty tych drzewek, które będziemy otrzymywać, drzewka 1 na 1 tak, cierpliwości, ciszy, witalności, e, e, trochę nazywają się jak kamienie. Metin, z gry Matin, tylko że tam to były grozy, zazdrości, same takie bardziej rzeczy cierpienia, a tutaj jednak w odwrotności to, to wygląda. I czy będzie sens w to iść? No dobra, no to spójrzmy na coś, co daje atak chociażby, tak? Drzewko witalności. Wejdźmy i zobaczmy, jakie tam będą bonusy. No i takie drzewko daje 1% do ataku w ataku, 1% do obrony w ataku, ale od epoki. Arktycznej przyszłości w górę daje po 2% tego i tego. Teraz pytanie, czy będziemy to dostawiać do naszych posterunków wartownika, które dają tylko jeden bonus, ale wyższy na tym samym wymiarze? No to wyjdzie w praniu. I teraz tak, takie krótkie faku Czyli jeżeli zależy Ci na chatach druida, kupujemy wszystkie 6 skrzyń, korzystając z opcji kup wszystkie ze zniżką, żeby mieć te 25%. Jeżeli masz gdzieś tą nagrodę, nie wiem z jakiego powodu, ale no możesz mieć taki powód. E, bierzemy darmową skrzynię, bo taka przysługuje po zakończeniu miasta. E, I albo czekamy, albo przechodzimy do następnego miasta, e, bo jeżeli chcesz poczekać, nawet jeżeli nie da się zamknąć okna, tak jak kiedyś, ty, bo, bo jakoś się nie dało, to po prostu wychodziło się z gry, wchodziło się jeszcze raz i okna nie było, więc, więc można było pozbierać trochę garnców, żeby później wrócić, tak? Natomiast teraz jest to w ten sposób chyba rozwiązane, że w każdej chwili można zamknąć okno, poczekać, aż garnce się nazbiera i po prostu wrócić później do wyboru, no bo no nie trzeba mieć garnców, żeby kończyć miasto. Możecie miasto mnóstwo robić i za mini zadania zrobić sobie na przykład główną nagrodę, a nie za te garnce całe, tak? Na jego stronie jest to porządniej jeszcze opisane niż w tym całym chaosie w arkuszu, więc tutaj ten link oczywiście również po, po, podsyłam. Mamy tutaj jego radę, ile właśnie tych mini zadań wykonać na każde miasto. Na pierwsze miasto 33, potem 32 i 32. Nie robimy 38 zadań, bo no, to nie wychodzi zbyt fajnie. I tu nawet macie opisane, jakie zadania nie zostaną zrobione. 22, 25, 36, 37 i 38. Ktoś może zada pytanie, jak, jak ominąć 22 zadanie nie robiąc go. A także yy, są trzy zadania na raz, mini. Więc możecie robić, wiecie, no po prostu te, które... No niektóre się y, będą leżeć i nie zrobimy trzech zadań naraz, a będziemy robić dwa, potem jedno na przykład, no bo, no bo to będzie wisieć, nie? Drugie miasto, trzecie miasto wygląda trochę inaczej, ale bardzo podobnie. Oczywiście może zdarzyć się tak, że na przykład zadanie 36 w pierwszym i drugim mieście zrobicie, bo no nie wiem, na noc się nie zalogujecie, rano wejdziecie i będziecie mieli na tyle dużo e, koniczynek, że jeszcze jedno zadanie Wam się zrobi. I tu również macie tą listę z arkuszu Excelowego, co robić po kolei, czyli jak budynki w jakiej kolejności ulepszać, Oczywiście od lewej do prawej. Niżej mamy strategie opisane, na przykład, jeżeli cztery miasta zrobimy, uda, uda nam się uzyskać od 9 do 11. Jakby ulepszeń chaty Druida. Kupimy trzy razy full skrzynek, tak, po 6 skrzyń na każde miasto. No i zrobimy 4 miasta łącznie, tak. Czyli zrobimy 33 zadania, 32, 32. No i potem jeszcze troszkę. Będzie to nam kosztowało około 11 tysięcy garnców złota. No, taktyk jest dużo. Jeżeli w tym się nie zmieścicie, zabraknie Wam na przykład, no, nie wiem, jednego ulepszenia, robicie po prostu kolejne miasto, kilka zadanek, zrobicie, no nie wiem, 5, 10 tych mini zadań i okaże się, że dostaniecie tą ostatnią nagrodę. event naprawdę nie jest trudne. Oczywiście będą też awatary do zdobycia, ale poza awatarami, bo już pominimy takie drobnostki, pojawia się rzecz, rzecz mega przykra, rzecz, która pokazuje, że gra będzie totalnie niszczona przez twórców. Ponieważ ostatni zestaw Arcydroida będzie do kupienia, czyli na tej dodatkowej linii, tak, za bodajże te 15 dolarów, czyli 60 zł. W naszych złotówkach będzie to kasowane. A dla graczy za darmo też jest możliwość szansy zdobycia tego ostatniego poziomu budynku tej chaty ulepszenia do chaty arcydruida natomiast będzie trzeba zdobyć 150 fragmentów ulepszenia, żeby to ulepszenie skompletować jeden fragment będziemy zdobywać po produkcji czyli jeżeli codziennie będziecie zbierać zbiory to po 150 dniach dopiero ta wasza chata z poziomu 9 wskoczy na poziom 10 to jest strasznie żałosne, bo gry Strategiczne, em, massive multiplayer online są niszczone właśnie przez e, chciwość. I, I jak tej chciwości przez wiele lat w InnoGames nie było, w Forge of Empires, chociażby, tak po, pojawia się na każdym kroku. Co miesiąc szukają po prostu sposobu na to, na to żeby zarobić jeszcze więcej. Tu nie ma już e, tak jak było kiedyś, jakiegoś opanowania. Na każdym kroku pojawia się, no, no nie wiem, no chęć jakiejś reklamy wrzucenia czegoś, podzielenia graczy na tych, co grają za darmo, B i dla tych, co wydają, tak. Strasznie, strasznie głupie. Pojawiają się jakieś zmiany, tak. Zmiana balansu i tak dalej, no bo ludzie piszą, ludzie, ludziom się nie podoba to, ale no. Nie napisali tu, sorry, dobra, okej, okay, popełniliśmy błąd, usuwamy to. Nie, nic, nic w taki sposób. Dobra, słuchajcie, bo ja się nie chcę denerwować. Mam nadzieję, że to pierwszy i ostatni raz, że pojawia się główny budynek, który powoduje, że będzie podzielony na gracze free i, 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 i tych za diamenty. Nawet nie za diamenta, a za pieniądze. O. E, widzimy się na evencie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Zapraszam na Discorda, tak? Bardzo możliwe, że będą tam zadania e, po polsku. E, no i zapraszam do dyskusji, no bo event, wart dyskusji, to co tutaj zrobili w tym roku. bo Może, może to ja przesadzam, może też tak być. Nie, nie wykluczam. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli film się jakoś podobał, chociaż korzystaliśmy z wielu zewnętrznych materiałów, tym razem to podnieś łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i trzymaj się, do zobaczenia na jakimś tam live'ie. Siemanko!